Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku Wędkuj z Fleszem. Jesteśmy dzisiaj na jeziorku dzikim, nie powiem wam jakie, bo to jest tajemnica. To ogólnie nie jest PZW, ani OTW, ani żadna komercja. Ostatnio połapaliśmy tutaj dwa okonki, szczupaczek się jakiś spiął, tak? Coś się działo. Dzisiaj nastawiamy się grubie, jedno dokupiliśmy gum, nie jestem spinningistą, ale próbujemy tak walczyć. Zobaczymy co będzie. Paczka do konkursu właśnie dzisiaj zostanie wysłana i mam nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia dojdzie. No, jest pogoda ładna, jak na wrzesień, tak? Z 15 stopni jest dzisiaj 14 września, nie 13, piątek, tak jak wczoraj był, jest dzisiaj 14 września, 13, piątego nie wypływam ryby, bo wtedy na pewno bym nic nie złapał. Pierwszy szczupaczek dzisiaj, mini szczupaczek, no ale jest, zawsze coś, tak, do przodu. Jestem zadowolony bardzo, malutki, ale cieszy. Kurde, mój szczupaczek, mój. Proszę bardzo, szczupak idzie do wody. O, szedł. Idziemy gdzieś od 2 godzin, złapaliśmy jednego szczupaka, znaczy je złapałem. I to była jakaś 30-40 szczupak, myślę, kurde, ogólnie taki pistolecik, więc poszedł do wody. Zobaczymy, przerzucamy się teraz na paprochy, będziemy w pogoni za okoniem, kurde. No ogólnie lubię bardzo to jeziorko, bo tutaj, zobaczcie, cały wkoło jest las i jedno takie polodowcowe zostało jeziorko. Wiem, że tutaj siedzi dużo ryby, bardzo dużo, ponieważ tam mój tata ze swoim pracownikiem zarybiał to jezioro, więc i oni to mają w dzierżawie to jeziorko i nikt nie łapie na tym jeziorze, nikt. Były tu karpie, bardzo dużo karpi, wszystkiego wpuszczane, ale tyle tego szczupaka tu po prostu wpuścili któregoś dnia, tysiące z jeziora Kortowskiego dostali i po prostu ten szczupak wypierdzielił wszystko do cna. Nie ma tu żadnej ryby. Ogólnie teraz dwie płoteczki widzieliśmy, a tak to ogólnie pusto jest tutaj. Tylko drapieżna ryba jest na tym jeziorze. No ostatnio właśnie połapaliśmy dwa okonki jakieś, trzy spięcia szczupaka mieliśmy. Okonia miałem na gumę tutaj, na tą kanibala. No, na taką gumę wielką okonia wyciągnąłem ostatnio i z brzegu łapaliśmy, nie z łódeczki. No ogólnie no zdziwiony jestem, że tak dużą gumę okoń uderzył. Będziemy kombinować dalej. Mam nadzieję, że pokażę wam jeszcze ryby w tym odcinku. Jak nie, no to każdy wypad z nadwody jest udany, tak? Bo to relaks jest przede wszystkim, odprężenie i w ogóle. Działamy dalej, będę was informował. Kolejny pistolet za nami, 44 cm mierzyłem. Więc zaraz idzie do wody. No, cieszył. Drugi nasz szczupak złapany, mój po koledze, miał z 4-5 brani, to taki większy, jeden poszedł już pod ten i cały czas pinka. Nie minęło 5 minut, kolejny okonek, taki za nami, 25 cm. Proszę bardzo, jest jak pięknie obarwiony. Laleczka. Proszę bardzo, zobaczcie. Prezentuj się, okoniku, prezentujemy się. Prezentujemy się. Nie chcę się prezentować. Obraził się. Proszę bardzo, kolejny szczupaczek za nami. Ogólnie dzisiaj mieliśmy około 10 szczupaków, więc się działo. Przede wszystkim 4 wyholowane, jeden z łódki spierdolił od razu, nie zdążyłem wam nagrać. I to jest czwarty. No ogólnie działo się tak, tutaj pan taki przyszedł też. No pan też złapał z 4 szczupaki, ogólnie tu jest od cholery tych szczupaczków, takich małych kroczków. Ale nie powiem wam, nie zdradzę tajemnicy łowiska, bo mam zakaz od pana, który dzierżawi to łowisko. Nikt tu ogólnie nie łapie, tylko to jest zarybiane i nie ma żadnych rybaków, tak? Straży rybackiej, która kurwa siatki stawia. No ogólnie bardzo super łowisko. Proszę bardzo, zobaczcie tego szczupaczka, idzie do wody. Dzień udany, przyjechaliśmy na 2 godziny, byliśmy tutaj koło 9, 8, a jest prawie 16. Naprawdę wciągnęły nas te szczupaki, przede wszystkim tu kolega miał 6 spinek i żadnego nie wyholował, a jak go podrzuciłem, jak się spiął, od razu pach, szczupaczek, cyk, siedzi, tak? Czyli to kwestia człowieka,
który umie wyholować, a nie. I zapraszam przede wszystkim do subskrypcji i lajka pod postem.